Szczęść Boże, Krzysztof Loż, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam. Dodajmy szef parlamentarnego zespołu na rzecz polityki i kultury prorodzinnej. Dlatego, że będziemy rozmawiali o tej, o tej polityce prorodzinnej. Dzisiaj zespół obradował razem z samorządowcami. Spotkaliście się z samorządowcami. Panie pośle, temat spotkania, polityka prorodzinna w samorządach. Ta polityka istnieje w samorządach prorodzinnych? Tak, polityka prorodzinna w samorządach istnieje, od praktycznie od początku samorządności w ustawach tych kompetencyjnych samorządu, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie wojewódzkim, wszystkie szczeble samorządu mają wpisane jako jedno z podstawowych zadań prowadzenie polityki prorodzinnej. Niestety no, przy całym tym katalogu tych zadań, które są w samorządach, do każdego praktycznie zadania jest odrębna ustawa i samorządy wiedzą dokładnie, jak mają realizować dane zadanie. Jak jest oświata, to samorządy wiedzą, co mają w zakresie oświaty robić. Służba zdrowia, geodezja, drogownictwo. Wszystko wiedzą, co mają robić. Natomiast w zakresie polityki prorodzinnej jest pozostawiana pewna dowolność, co, co jest fajne, co jest dobre, bo, bo pozwala kreować samemu tą politykę prorodzinną. Ale z drugiej strony ta, ten brak ustawy i brak nałożonych konkretnych zadań w zakresie polityki prorodzinnej, no ostatnio oczywiście jest jedno zadanie nałożone na gminy, to jest praca przy programie y, y, Rodzina 500+. Ale, ale ogólnie nie ma, nie ma opisanych dokładnie zadań, jakie mają być wykonywane przez gminy, y, no wobec czego różnie to bywa. Jedne gminy bardziej się angażują w zależności od tego, że władze tego, tej gminy, powiatu, województwa chcą robić politykę prorodzinną, y, chcą pomagać rodzinom, wtedy, się to, wtedy te zadania są bardziej realizowane. Są też takie samorządy, które, y, które tej polityki praktycznie nie realizują. Ograniczają się do innych zadań. Oczywiście, no, realizując zadanie y, opieki społecznej. Y, Właśnie, bo y, czy, powiedzą, jak jest... że no, panie pośle, przecież no wypłacamy zasiłki, dożywiamy dzieci z biednych rodzin. Y, to, jest to, to są, są ważne zadania samorządów, y, ale to y, nie jest to zadanie polityki prorodzinnej, bo to są zadania pomocy społecznej, które też samorząd ma realizować i y, je y, 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 realizuje, ale odrębnym zadaniem, jest polityka prorodzinna i nie można jej mylić z polityką socjalną. Często te polityki się przenikają, ale jednak polityka prorodzinna to jest ta nastawiona na dobro rodzin, na wzmacnianie roli małżeństwa, na wzmacnianie autorytetu rodziców. Na promocję też dzietności w rodzinach, żeby tych dzieci się rodziło, żeby w ogóle małżeństwa decydowały się na dzieci, żeby tych dzieci chciały mieć nie tylko jedno, ale dwoje, troje, czworo i więcej. To wszystko jest polityka prorodzinna, wzmacniająca rodzinę. Tam, gdzie się pojawia pomoc najuboższym rodzinom, to jest bardziej polityka socjalna, społeczna. Polityka prorodzinna to jakby jest oderwana od sytuacji materialnej. Można mówić, że polityką prorodzinną jest karta Dużej Rodziny, a w samorządach też jest realizowana. No mamy oczywiście, oczywiście ustawę. Mhm. Ale to też L... fragment polityki. Tak, to jest jedno jeden z pomysłów na prowadzenie polityki prorodzinnej. To jest y, Karta Dużej Rodziny, która funkcjonuje y, w skali całego kraju. Jest ustawa o tej karcie, ale dużo wcześniej samorządy zaczęły prowadzić właśnie politykę prorodzinną poprzez Kartę Dużej Rodziny. W tym przypadku bardziej samorządy wymusiły na państwie. Tak, przyjęcie dokładnie przyjęcie tak było. My prawda? jako samorządowcy y, lawinowo rosła ilość samorządów, w których wdrażane były Karty Dużej Rodziny rodziny i wtedy zainteresowaliśmy tym, lobbowaliśmy jako samorządowcy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wtedy jeszcze nie było nazwy rodzina w tym i prosiliśmy o to, żeby, żeby stworzyć taką kartę na poziomie kraju. Nie, nie powstało to dokładnie tak, jak my żeśmy tego oczekiwali, bo my chcieliśmy, żeby ta karta ogólnokrajowa integrowała cały ten system kart Dużej Rodziny, który jest w Polsce. Ale coś powstało, powstała ta ustawa, ale samorządy od dawna realizują własne projekty dużych kart, Karty Dużej Rodziny yy, i to jest tak jak najbardziej element polityki Ale, ale ta karta, z tą, gdy odchodził poprzedni rząd, to była wpisana do bilansu po stronie zysków, czyli jednak yy, i poprzedni rząd się przyznawał do, do, do sukcesu niewątpliwie, jakim ta karta się okazała. Yy, niewątpliwie yy, poprzedni rząd tą kartę wyrożył, yy, więc tutaj no, nie można wszystkiego krytykować. To było dobre posunięcie, że została wdrożona Karta Dużej Rodziny, dobra decyzja, wymuszana przez samorządowców, ale, ale była ta decyzja, więc trzeba tą ale decyzję powstać. Próbowano wymuszać i nie. Udało się, to się udało. Można było tą kartę na pewno lepiej wprowadzić, uwzględniając wiele postulatów samorządowców, które były. Nie wszystkie zostały uwzględnione. No z różnych powodów powstał taki produkt, jaki jest. Dobrze, że samorządy nie wycofały się ze swoich tych produktów, ze swoich kart dużej rodziny i naprawdę w wielu polskich miastach, gminach, powiatach są dostępne bardzo. Bardzo dobre systemy y, kart dużej rodziny, i rodzina powiedzmy z trójką dzieci ma naprawdę. Y, y, Czuje się dumna z tego, że jest taką rodziną. I, i jeżeli, jeżeli samorząd to tak przygotuje, że ta rodzina czuje się dumna y, i nie, nie odbiera tej karty Dużej Rodziny jako jakąś wspomoc socjalną, y, tylko, tylko po prostu czuje się wyróżniona, czuje się doceniona przez gminę, że jest rodziną z, wielo, z trójką, czwórką lub więcej dzieci, to wtedy ta karta właśnie działa w sposób prorodzinny. Jeśli ktoś y, y, sprowadza Kartę Dużej Rodziny, bo są też takie przykłady, że, że w jakiejś gminie Karta Dużej Rodziny, ale tylko dla biednych, tak? No to już, wtedy, y, to już wtedy jest stygmatyzacja ludzi biedą. A nie o to chodzi. Karta Dużej Rodziny ma dać ludziom poczucie y, tego, że są, że są wartością dla społeczeństwa ze względu na to, że są dużą rodziną. A nie y, cała pomoc oczywiście też jest potrzebna i, i, i dobra dla rodzin, y, ale to ma być. Y, to rozumienie polityki socjalnej od, od rodzinnej, prorodzinnej trzeba roz, oddzielić. Dzisiaj na posiedzeniu zespołu była spora grupa parlamentarzystów, przepraszam, samorządowców, parlamentarzystów też. Z całej Polski? No koło, właśnie. Stu, koło no stu właśnie. samorządowców się Czyli zbliwało. rozumiem, że jakby 100 przykładów polityki prorodzinnej można powiedzieć. Każdy samorząd jakby za nim stał. Stało jakby no w zasadzie te programy podejrzewano ciężko, bo znaleźć dwa pewnie jednakowe. One mogą być podobne, ale zawsze pewna specyfika gmin czy powiatów jest różna. Czy można powiedzieć, że zgromadziliście no, około 100 przykładów polityki prorodzinnej? E, my? Dzisiaj na tym zespole y, pokazaliśmy i zaprezentowaliśmy samorządowcom takie vademecum samorządowca przyjaznego rodzinie. Pozycja, która y, składa się z wielu przykładów. Myślę, że tych przykładów zebraliśmy naprawdę dużo z całej, z całej Polski. Y, przykładów pozytywnych o polityce prorodzinnej prowadzonej przez samorządy. I dzisiaj to przekazaliśmy samorządowcom y, jako zbiór dobrych praktyk. Chcemy, żeby samorządy y, nawzajem jeszcze raz, może, panie pośle, gdyby pan Dobrze, pokazał, pokazuje. Jest fizycznie. Jest fizycznie taka publikacja. Pod, moi, pod moją redakcją, czyli jestem redaktorem tego, tej publikacji, aczkolwiek nie jedynym autorem, bo wśród autorów tego, tej publikacji jest pani ministra Anna Andrzejewska, to jest pełnomocnik ministra sprawiedliwości do konstytucyjnych praw rodziny, do spraw konstytucyjnych praw rodziny. Dr Stanisław Kluza, ekonomista znany. W Pan Aleksander Stępkowski, były wiceminister w naszym rządzie teraz, ale wcześniej i teraz również prezes Instytutu Ordo Juris, Pan Rafał Doroziński, jego współpracownik, pan doktor Przeperski. I opowiadamy tutaj o, po pierwsze, dobrych praktykach w samorządzie, polityki prorodzinnej w samorządzie. I też opowiadamy o tym, jak ta polityka prorodzinna w samorządzie powinna wyglądać, dlaczego ją... Y, trzeba realizować, dlaczego powinno się realizować. Pokazujemy też dobre przykłady, na przykład z zagranicy, bo też za granicą y, możemy czerpać przecież inspiracje do tego. Jestem samorządowcem, y, to powiedzmy, no chciałbym taki katalog dostać, to wademekum. Y, można? Kupić y, można gdzieś, czy? To jest do, publikacja dostępna za darmo, nie do kupienia. Wydawcą jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, y, i można ją otrzymać za darmo. Trzeba wejść na stronę internetową, mogę podać tak. www.czir.org, czyli Centrum życia i rodziny, taki skrót czir.org. Jak się tam yy, to ma być dostępne od jutra czy od pojutra, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie, czyli yy, wójt, można tam starosta, może wejść, yy, wpisać, yy, wpisać to w, w internecie, podać swoje dane i zostanie, dostanie za darmo. Pocztą taką publikację. Więc to też jest myślę, że bardzo wartościowe, że fundacja, która to wydała, nie traktuje tego jako źródło przychodu, tylko chce po prostu e, chce, żeby te dobre praktyki samorządowe trafiały do adresatów, do tych, którzy e, miejmy no nadzieję, że zainspirują się i będą u u Czyli rozumiem, że wdrażali w, w życie. gminach, gdzie no, chcieliby, chciałyby władze prowadzić taką politykę prorodzinną, ale nie bardzo mają pomys pomysły, jak to robić, czy też powiedzmy, no wahają się, i jaki model wybrać, to z tego wademeką będą się jakby, no, inspirować. tak? Mogą się inspirować, tu są naprawdę opisane wiele różnych przykładów, yy, i na poziomie gminy, i powiatu, i województwa, jakie zadania w zakresie polityki prorodzinnej można realizować, jakie, jakie są realizowane. Można wymyślać swoje, może będziemy robili kolejne edycje i będziemy rozszerzali ten katalog dobrych praktyk. Są też opisane, to pewne problemy czy schody, które, które po drodze y, napotykamy, bariery, które ograniczają możliwości, które chciałoby się może czasami coś więcej zrobić, a niestety się tego nie da formalnie y, w samorządzie załatwić. Y, ale to też y, y, takie spotkania z samorządowcami, jak dzisiaj. Są ważną inspiracją też dla parlamentarzystów, bo my też musimy się zastanowić, czy nie trzeba w jakiś sposób y, normami prawnymi y, pomóc samorządom. Mówił Pan poseł, że nie ma tej ustawy. To jest jakby wniosek też taki, że warto byłoby popracować nad taką nie ustawą? Usta nie ma ustawy o polityce prorodzinnej w samorządzie. Nie żadna ustawa nie opisuje, jak ta polityka ma być realizowana. Ja nie jestem zwolennikiem zbytniej regulacji życia. Uważam, jako, samo, jako były samorządowiec, przez 17 lat byłem samorządowcem, uważam, że system prawny zbyt y, ostro pokazuje samorządom właśnie, co one powinny robić i jak powinny robić. Zbyt to jest mocno wyregulowane i, i samorządowcy mają taki gorset na szyi i muszą robić to, co tam w ustawach Może, jest. To ustawa opisane. jakby powinna Więc bardziej im Powinna, by, powinna być jakaś ustawa, ale na zasadzie otwierania możliwości właśnie, a nie. Źle by było chyba, gdyby powstała ustawa o polityce prorodzinnej i tam byłoby napisane od A do Z, jak tą politykę prorodzinną realizować w samorządzie, bo wtedy byśmy już zamknęli możliwość kreatywnego y, działania i, i wymyślania na przykład nowych, nowych rzeczy. Trzeba samorządom jak najbardziej ułatwić to y, i inspirować, żeby się prześcigiwały w różnych y, pozytywnych działaniach dla rodzin. Samorządy chyba mają też świadomość, panie pośle, że taka polityka jest potrzebna, bo czytam, rozmawiam też z burmistrzami, z wójtami, z radnymi, to bardzo często pada ten argument, no trzeba coś robić, coś przez duże C, trzeba coś, trzeba coś robić, żeby nam chociażby nie uciekali ludzie z miasta, z powiatu. Tak, to jest, to jest problem ogólnopolski, Cał, cały nasz kraj zmaga się z problemem emigracji. Wyjeżdżają ludzie z Polski gdzieś, gdzieś na zachód powiedzmy Europy, młode rodziny, które tutaj powinny tak naprawdę pracować, rodzić dzieci. Ale to jest też problem każdego samorządu, że przecież te osoby, które wyjeżdżają z Polski, nie wyjeżdżają, tylko tylko z Polski, tylko również z tego środowiska lokalnego, gdzie y, samorządy powinny dbać o to, żeby nie wyjeżdżały. Co więcej, są miejsca w Polsce, gdzie no, powiedzmy nawet nie wyjeżdżają tylko na, za granicę. Y, są powiaty, czy województwa, z których w ramach migracji wewnętrznej ludzi ubywa, czyli prze, przeprowadzają się na przykład w okolice Warszawy, czy dużych miast yy, i jest coraz mniej ludzi yy, no i yy, takie szukasz, miasto, w takie miasto, czy, czy w czasami wymiera. Czasami od wymiera. Warszawy już jest problem, bo... bo Więc samorządy to... muszą szukać sposobów. Przytoczony tutaj przykład Nysy jest yy, dobrym yy, z, yy, przykładem, który też działa w tym zakresie, bo dzisiaj na tym spotkaniu był między innymi samorządowiec z Nysy, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale opowiadał o tym, że oni już po roku funkcjonowania tego programu Bonów yy, widzą, że ludzie wracają do Nysy, czyli ludzie, którzy kiedyś mieszkali w Nysie, a nie wiem, wyprowadzili się do Wrocławia czy do innych tam w, w okolicy yy, na południu Polski miast, Y, po, może za pracą, teraz myślą o tym, a może by wrócić do Nysy, bo tam jest takie fajne, taki no fajny tak, o program. Jest jest bon tak. y, Dlaczego nie? Dlaczego nie wrócić z powrotem do Nysy? Więc, więc to też jest pomysł na to, żeby zwiększać ilość y, mieszkańców w danej miejscowości. No tak, no, pamiętam, pisałem sam w naszym dzienniku, że y, dzięki temu programowi w Nysie chociażby wzrosła liczba zawieranych małżeństw. To, tak. co pan tak, poseł tak, tak, mówił tak, przed chwilą, prawda? Czyli to promowanie. Małżeństw, jako tych. Bo w, w, no, ten program Nyski faktycznie przewiduje e, jest wykazany tylko dla małżeństw. Tak? Tylko dla małżeństw. E, wobec czego jest wzrost liczby małżeństw odnotowywane w nysie, e, co jest korzystne dla społeczności lokalnej z pewnością, bo e, społeczeństwo w którym ludzie nie żyją na <głos》>, przysłowiową kocią łapę, tylko są, żyją w małżeństwach. E, jest szczęśliwsze. Ogólnie rodziny są szczęśliwsze, kiedy są małżeństwem. No, no i dbamy dzieci, o tą tradycyjną dzieci, rodzinę. O tym, o dzieci w takich mówi. rodzinach pojawia się więcej. Yy, żona yy jest i, i mąż oboje są bardziej skłonni do przyjmowania potomstwa niż poza małżeństwem. Yy, jak ludzie żyją na, na, na kocią łapę. Obawiają się o to, czy, czy przyjmować na świat nie ma dzieci, nie ma stabilizacji. ma Małżeństwo daje stabilizację, daje poczucie, y, myślę, że szczególnie kobietom, tego, że, że mają wsparcie na całe życie. Y, no i nieocenione jest też to dla potomstwa, dla dzieci. Panie pośle, mam jeszcze kilka minut, chciałem zmienić na chwilę temat. Konwencja antyprzemocowa, tak zwana konwencja antyprzemocowa została przez Polskę ratyfikowana. Natomiast ostatnio pojawiły się informacje, że podobno w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w Prawie Sprawiedliwości, już podważana koncepcja, wypowiedzenie tej konwencji, to zostało potem zdementowane, że takich planów rząd nie ma. A pana zdaniem konwencja. Byłaby jakaś strata, gdybyśmy ją wypowiedzieli dla Polski, czy też ten dokument, no, należałoby rozważyć rzeczywiście wycofanie się z tej konwencji. E... To jest oczywiście trudna sprawa politycznie, bo wiemy, jak, wiemy, jakie spory prowadzimy w Polsce, państwo wszyscy to obserwujecie. Wiemy, jak te spory są również, przedostają się za granicę, trafiają, na, są tak? trafiają na poziom międzynarodowy. Yy, I ja rozumiem, yy, że rząd yy, no musi to brać pod uwagę. Musi brać pod uwagę, że wypowiadanie Międzynarodowej Konwencji yy, może spowodować nie wiem, protesty kodu, kolejne jakieś czarne marsze. Jakieś niestworzone ataki opozycji czy też tego establishmentu europejskiego, który za wszelką cenę chce narzucić innym swoje, swoje, swój system wartości. Więc tutaj rozumiem, że należy szczególną rozwagę stosować. Natomiast no sama w sobie ta konwencja zwana antyprzemocową jest zła i. Yy, ja uważam, że jak nie dzisiaj, to kiedyś, ale trzeba będzie się z tą konwencją pożegnać, bo nie było dobrze, że ta konwencja powstała. Nie było dobrze, że Polska ją ratyfikowała. Sam na, na antenie telewizji trwam. Apelowaliśmy kiedyś, był taki program, że apelowaliśmy do Państwa, żebyście się sprzeciwiali. Jeszcze wtedy byłem samorządowcem, ale, ale jako, jako też działacz taki prorodzinny, apelowałem, żebyśmy się sprzeciwiali ratyfikacji. przecież Poczynaliśmy jakieś protesty do, nawet do prezydenta Komorowskiego wówczas, żeby nie podpisywał tej ratyfikacji, do Senatu, żeby zablokował. No To się wszystko nie udało w tamtej kadencji. Platforma z PSL-em tą konwencję ratyfikowały. Dlaczego ta konwencja jest zła, warto powiedzieć. Zapominamy o tych argumentach, tak naprawdę. Tak, te argumenty przeciwko konwencji. Oczywiście. To, że ja uważam, że konwencja antyprzemocowa, stambulska, lepiej ją nazywajmy, bo ta nazwa antyprzemocowa wprowadza nas w błąd, naprawdę nie rozwiązuje problemów, nie rozwiązuje żadnych problemów, a wprowadza nowe problemy, których z nazwy nie wynika, że są wprowadzone. W preambule samej tej konwencji są odniesienia do ideologii feministycznej, do ideologii gender. Jest tam mowa o, odwiecznych, o wie, odwiecznej walce płci, o tym, że to od wieków mężczyźni przeciwko kobietom. I, i, no, typowy feminizm oderwany od jakichkolwiek dowodów naukowych to są czysto ideologiczne sprawy. Yy, I dalej w tej konwencji. Oczywiście konwencja mówi o przeciwdziałaniu przemocy, opowiada o różnych formach przemocy, które są obrzydliwe i, i niezależnie od tego, czy ta konwencja jest, czy nie, to, to, tak to, ścigane, to my jesteśmy tak. przeciwko temu i, i są ścigane w Polsce bardzo dobrze. Pod tym względem system prawny wszelkie, wszelkie tego typu y, y, objawy przemocy ściga. Tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast ta konwencja. Stambulska twierdzi, że przyczyną przemocy jest tradycyjny model rodziny na przykład. Tak? I w tych, w tych, analizując te przyczyny przemocy, wręcz są tam artykuły, w których państwa ją podpisujące zobowiązują się, że będą, e, że będą e, walczyły z, z teoretypami, że będą e, właśnie walczyły z tradycyjnymi modelami. Pośle, rodziny. I to, i to, kropkę, no to, to jest złe. No, to, tak. to jest nie do przyjęcia. Jedno zdanie, panie redaktorze, jeszcze. No, my w Polsce e, mamy dużo wyżej Dużo bardziej tradycyjny model rodziny niż w krajach Europy Zachodniej. A jak sama Unia Europejska zrobiła badania, przemoc wobec kobiet jest najniższa właśnie w Polsce. Jest niższa niż w wielu państwach Europy Zachodniej, gdzie już dawno feminizm, gdzie dawno gender się panoszy. Więc jasne jest, że to nasz model rodziny, tradycyjny, jest bardziej przyjazny rodzinom, bardziej przyjazny kobietom, dzieciom i bardziej przeciwdziała przemocy. I się, I te założenia i są złe w tej konwencji. Się dlatego trzymajmy. jeśli to kiedyś będzie ode mnie zależało, ja będę za wypowiedzeniem tej konwencji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przybył naszym gościem był pan poseł Piotr Łuściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłacił. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę z Panem Bogiem.